widzowie, witam was na Miętowicach i słuchajcie, dzisiaj robimy wielkiego Lucky Blocka na tamtym pniaczku za mną z Super Mario Bros. Ale zanim to, wy musicie oczywiście zasubskrybować mój kanał, więc czekam. 3, 2, 1. Mam nadzieję, że kanał już zasubskrybowany i oczywiście zostawcie tam też łapeczkę w górę, bo słuchajcie, za tego Lucky Blocka, którego dzisiaj zbudujemy, konkretna łapula, słuchajcie, tam się należy. I konkretny komentarz jakiś fajny, więc zostawcie, słuchajcie, co ty, Bazyl, robisz? Czemu ty tutaj kury rozmnażasz, co? No, musi być dużo kury, nie rozumiesz? Ale kury to rób w kurniku, a nie tutaj, bo wtedy... Stary, to są te kury, które nam uciekły kiedyś z kurnika, jak mnie trollowałeś. Dobra, cicho. Budujemy, no oczywiście, że budujemy. Masz podgląd tego, co ci wysłałem, czy nie masz? Na pewno masz. Jakby co, to masz na Discordzie, dobra? Masz na Discordzie, dobra. I tak, dobra. Czekaj, stary, przydałoby się więcej wełny. Ty chyba masz wełnę, co? Zaraz zobaczę, czekaj. Czy ty masz... Ty masz tu jakiego pająka! Ale ci pająk! Kurde, stary, myj się trochę, bo ci tu pająki się zalęgły, nie? Rozumiesz, no? No normalnie w twoim wieżowcu, stary, myj się trochę, myj, naprawdę, myj. Myj się trochę, bo normalnie ci pająki się zalągły. Masz pająka, ci go właśnie zabiłem ci, to podziękuj mi ładnie za to. A nie, kurczę, będziesz mi tu wymyślał. Stary, co ty gadasz? Co ty gadasz? Wow. Trochę to było ryzykowne, nie podoba mi się to bardzo, ale widzowie, dobra, lecimy z tym, widzowie. Pierwsze tak, platforma 16 na 16, więc lecimy. Chodź tu, stary, do góry. Nie, ty już zaczynasz? No oczywiście, dobra, że zaczynam. Weź sobie brązową wełnę, ja ci nie dam. Brązową. No czemu mi nie dasz? Czekaj. Bo ci nie dam brązowej, po co mam ci dawać? Dobra, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ile trzeba dobudować? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 6 w każdą stronę takich odnóż. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Bazyl, no buduj coś, a nie, nic nie robisz. Buduję, no widzisz, no. 2, 3, 4, 5, 6, normalnie budujesz. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Słuchajcie, w tym Lucky Blocku znajdzie się nasz magazyn. Z racji, że z Bazylem doszliśmy do takiego wniosku, że słuchajcie, ja wam to pokażę. My mamy po całych Miętowicach, słuchajcie, masę skrzynek z jakimiś totalnie, z takimi z pupy, jak to się mówi, itemami. Zobaczcie, tutaj są jakieś itemy. Wtedy mamy za naszą czekajcie, pokażę wam, po prostu przejdę sobie tutaj, tędy, nie? Patrzcie. Wtedy następne skrzyneczki mam tu jakąś jedną skrzynkę. Wtedy następne mam tu jakieś skrzynki. Jakby sobie tak nie patrzeć, słuchajcie, zaraz wylecimy stąd. Patrzcie. Tu mamy kolejne skrzynki, o. Tu są kolejne skrzynki, które mamy. O, patrzcie, jedne. Następne chyba mam koło mojego sklepu z koszulkami, słuchajcie. Kupujcie koszulki, wpadajcie, słuchajcie. Pierwszy link w opisie. Jak ktoś chce fajną koszuleczkę z miętą, czyli ze mną, słuchajcie, to zapraszam was bardzo serdecznie. Widzicie, tu mam pełno jakichś budulców. Tutaj kolejne są skrzynki, słuchajcie, jeszcze odbudowy naszych pomników. Kolejne jakieś budulce i tutaj kolejne jakieś budulce, więc jest tego masa pod... Po prostu po całych Miętowicach, słuchajcie, mamy takie śmieciki, więc doszliśmy do wniosku po prostu, że przydałby nam się magazyn, a nie chcemy robić, słuchajcie, jakiegoś normalnego takiego magazynu, tylko ma być to, słuchajcie, ładny właśnie taki magazynek, taki symboliczny, że tak powiem bardzo. Czyli wiecie, no w Lucky Blocku są różne właśnie rzeczy ciekawe, no to pomyśleliśmy, że czemu by nie, zrobimy sobie w kształcie Lucky Blocka. Super, Bazyl, mega, ekstra, nadzwyczajnie. Teraz tak. Tak, zaznaczę ci tu 16 do góry. Nie, tu 15 do góry, nie? Bo ten już liczymy. Raz, dwa. Dobra, tu będzie. Znaczy, ten jest już drugi. No to czekaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. I teraz tak, słuchaj. Najpierw chyba zrobimy sobie jedną po prostu. Jedną stronę. I wtedy po prostu już będziemy kopiować to, więc trzeba... O! To było głupie. Wziąć sobie trochę pomarańczu i na pewno trochę żółtego. I kawałek po kawałku. Stary, nie, czekaj, nie. Bo to może inaczej wyjść, więc to rozwalaj. Bo to może inaczej wyjść, wiesz, więc... Teraz tak, po tej stronie idzie...
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 będzie brązowy. Cyk, 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 cyk. Widzisz, to będzie troszeczkę inaczej, bo te bloki musimy jakoś wymyślić, żeby one się tu połączyły. Więc o, wydaje mi się, że to, że taki brązowy słupek będzie dopiero pierwszy po ukosie. Ale czyli nie. Tutaj. Znaczy się nie buduj na razie, bo ja nie wiem, czy to tak będzie. Na razie tak tylko powiedziałem, bo szczerze nie wiem. Szczerze nie wiem. Dobra, teraz żółty by się przydał. Czekaj. Tak. Żółty. Patrzę sobie, słuchajcie, cały czas na drugi monitorek, bo mam podgląd właśnie, jak to, słuchajcie, zbudować. Możecie budować, słuchajcie, razem z nami. A czemu by nie? A czemu by nie, słuchajcie? Myślę, że to tutaj będzie ten taki bloczek brązowy. Jakieś skomplikowane rzeczy. Aha, żebyś wiedział, że skomplikowane. Cztery od tego, czy pięć? Pięć od tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wtedy idą dwa brązowe. Wtedy idą trzy takie, brązowy i tak. Cyk, 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 cyk. Oj, tu nie, bo tu idzie chyba brązowy znowu. Tu już widzę, że idą wtedy tak. Dobrze. Tu już chyba idzie żółty wtedy. Patrz się na obrazek stary i pomagaj mi to budować, bo ja to trochę tak... No. Też mogę się coś pomylić, nie? Okej. Okay. Dobra. Teraz by się przydało wziąć to znowu. A ja mam drugą stronę robić. Znaczy się nie drugą stronę, tylko może pomóc mi tutaj na razie, bo okay. Ja sam trochę nie wiem, jak ja to robię. Czyli tutaj żółty, o matko. A! Widzowie, pomocy. Trochę nie ogarniam. Tak. Następnie tu idą sobie trzy. Sześć do góry, trzy do góry. Idzie tak. Po jednym pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Okej. Okay. Uwaga! Stary, nie buduj tak szybko, bo zaraz może nam się coś tutaj nie wyjść, nie? Pięć. Tutaj idzie tak. A widzisz, no zabudowałeś, a tutaj musi być cień. No dlatego mówiłem ci, no uważaj, uważaj. Bo tutaj musi być teraz cień dany. No dobra. Patrz z tego, z przodu, jak to wygląda. I normalnie, rozumiesz, to musi teraz wyjść. Normalnie tego tutaj brązowe dajemy. Tak. Brązowe. Okej, okay, tutaj już będzie git. A! Tutaj nie. Dobra, tutaj nie. Teraz tak. Teraz tak. Ło! Ło, 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 muszę teraz tam jakoś wlecieć z powrotem. Z tej strony wydaje się... A jakbym zobaczył go z drugiej... Czekajcie, a tutaj brakuje cienia. Brakuje, brakuje. To go dodaj, jak umiesz. O, widzowie, muszę sobie ustawić się gdzieś w miarę na wprost tego. To będzie chyba najlepszy widok. A? Okej, okay, czekaj. Patrząc jest git. Dobra, możesz to do tego momentu możesz budować żółtą wełną, no. Tak równo na razie z znakiem zapytania możesz zbudować to, wiesz. No, całkiem, całkiem. O, dobra. Podobuje mi się to, dobra. Tylko w pewnych miejscach jeszcze będą jakby te takie wkręty, nie? Więc uważaj. Okej, też tam podlecę. Aha, tak. Tutaj wkręty. O! Ale by było. Nieciekawie. To teraz tak. Tutaj tak, tak, tak. I brązowe. I resztę mogę już zabudować. Te wkręty jaką wełną? No brązową. Patrz na obrazek stary i tylko se w głowie zamieniaj kolorki, nie? Nic więcej. Puh! O, brawo, mięta. Super. Prawie żeś zabudował. O, super. Od środka wygląda mega. No to czekaj, teraz trzeba będzie zbudować kolejną stronę, co nie będzie takie proste wcale. Bo teraz tak, brązowy na pewno będzie z tej strony. Więc tutaj ale fajnie wygląda ten cień, no. No. Fajnie to wygląda. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okej. Okay. I teraz znowu pomarańczowym.
To już będziesz chyba umiał zrobić grafikę tutaj w tym, nie? Ja naznaczę na razie ramki, a ty spróbuj odwzorowywać graficzkę w środku. A później się porobi już tutaj pierderka w środeczku ładnie. I rozumiesz. I będzie picuś glancuś. Dobra, widzowie. Mamy. 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 Teraz tak. Tutaj, widzowie. Tutaj będzie... Tutaj by musiał być chyba pomarańczowe. Będzie musiał to odwracać. Cyk. No, tak, tu musi być pomarańczowe, dobrze myślę. A, przestałem liczyć. Dobra, zrobię to na oko. Cyk. Jak na oko, musi być dokładnie, musi być na 119 poziomie. Mówisz? 119, tak. No to jest dobrze. To jestem, widzisz, na oko i zawsze zrobione dobrze. Cyk. Okej, rameczka leci tutaj w ten sam sposób. O! Całkiem to nieźle, myślę, będzie widzowie wyglądało. Podobuje mi się to. Cię podobuje. Cyk. Dobrze. Mamy. Jedna strona już zrobiona, to najważniejsze. Okej. Słuchajcie, jeżeli by was interesowało, czemu my to robimy z wełny, bo mamy dużo wełny, słuchajcie, mamy dużo owieczek, łatwiej jest nam, słuchajcie, nazbierać owieczek, niż nazbierać, słuchajcie, konkretu. Po drugie, wełna jest bardziej kolorowa niż, rozumiecie, niż konkret. Zobaczcie sobie, na przykład prosty jest bardziej jasna, jaśniejsza, o. Słuchajcie, zobaczcie, jak wyglądają tam mankiety, jakby wiecie, te mankieciki tam u Bazyla przy bluzce. A jak wygląda sama bluzka, nie? Jest różnica. No jest różnica, jest, słuchajcie, to znacznie jest jaśniejsze i bardziej takie kolorowe, więc dlatego, słuchajcie, robimy sobie to właśnie, słuchajcie, takie. Okej. Okay. Tutaj też zrobimy chyba takim, co? Chyba też. Cyk. Dobrze. Górę całą zabuduję pomarańczowym. O! Ty tam, Bacyl, buduj, nie zastanawiaj się. No budujesz, coś widzę, że tak trochę wolno. No szybko trzeba, szybko, bo musimy tutaj poprzenosić stare itemki sobie. Nie ma to tamto. Musi być lucky block wypełniony, słuchaj, porządnymi itemsami. Cyk. Lecimy, widzowie, z tym. Czy to już wygląda tak, jak ja bym chciał? Chyba tak. Chyba tak, tak patrzę sobie cały czas, słuchajcie, na podgląd. I nie wygląda to, słuchajcie, chyba źle, chyba rzeczywiście dobrze, że zrobiłem tutaj to pomarańczowe u góry. Chyba dobrze, oj, skończyła się pomarańczowa, trzeba zjechać na dół. Zium, na pieńku, łap, dobra, jest pomarańczowa, cool. Cool, brązową tu na razie zostawię, mi się nie przyda, ale tobie może się. Więc wezmę sobie tak, a ja sobie całą pomarańczową. Zium! Dobra. Zaklejam. Oj, mogłem wziąć sobie jakieś nożyce, żeby tutaj nam się szybciej to rozwalało, jak jakieś tutaj miskliki, słuchajcie, walne. Skomplikowane. Co skomplikowane? Patrzysz na pixelarta i budujesz, stary. Co ty pixelartów nie budowałeś? Może nie budowałeś. No to widzisz, no to jesteś niedonaukowany, rozumiesz? Niedoedukowany jesteś, powinieneś się edukować w normalnie mistycznej sztuce budowania pixelartów, stary. To tak być nie może. Ty za długo myślisz. Ja tu zaraz mam pobudowane wszystko, a ty nie masz zbudowane nic. Jak to tak? Wiewiórko jedna. No, ty tylko sobie wykładasz, a ja co ja tutaj mam robić? Ale jak mi szybko poszło, jak tobie wolno idzie, stary? No bo to musi być jakoś w lustrzanym odbiciu. Nie musi być w lustrzanym. Nie? A, dobra. Musi. No musi, no co ty robisz w lustrzanym odbiciu? No patrz, krawędź pomarańczowa jest z tej strony, brązowa jest z tej. Ach, wiewióro. Zostaw, ja to zrobię. Ty będziesz wypełniał. Nie, tu jest dobrze akurat zrobione. Patrz. Nie, jest źle zrobione. Jak źle? Źle. No masz źle zrobione, po prostu.
Odwrotnie. Dobrze. Źle odwrotnie masz zrobione. Jak ja ci mówię, że jest odwrotnie, to ja ci mówię, że jest odwrotnie. Teraz tak, tutaj powinny być raz, dwa, trzy. Czyli jeszcze ten znika stąd. Dokładnie. I tutaj idą trzy bloki brązowego. Wtedy tutaj dopiero idzie pomarańcz. Ty, geniuszu. Pomarańcz. Tutaj idzie tak. Czekaj, mogę sobie to właściwie podsadzić się tym mogłem. Cyk, tego nie ma. Tutaj idą cztery. Tu idzie pyk, pyk. Trzy do góry. Następnie tu idzie tak. Pięć chyba, tak? Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Dobrze. Iś trochę przykoksił. Nie tak jak trzeba. Dobra. Cyk. Dobrze myślę? Dobrze. I tutaj idzie tak. Dobrze. Masz zbudowany pytajnik. Stary, co w tym problem jest? Jaki ty masz w tym problem? Wypełniaj resztę lub cień. Ja ci zrobię te pytajniki, a ty po prostu rób cień i wiesz. Bo jak masz taki problem, stary, z wyobraźnią z przestrzeni, to mów, a nie, że ja cię wysyłam tutaj, masz coś budować, a ty normalnie tutaj lak mózgu totalny. Pewnie to też trochę na odwrót zrobiłaś, ale mniejsza. Zaraz to naprawi się. Naprawi się, widzowie! Naprawi się! Patrzymy. I tak. Tutaj muszą być trzy. No to tutaj jest tak. Tak, następnie tu, słuchajcie, idzie iść do góry, iść do góry. Iść do góry, jeden zniszczamy. Cyk, 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 cyk. Dobrze. Trzy do góry. Dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, trochę mi się walnęło się. No, rozumiesz? Trochę mi się walnęło się. Cyk. I cyk, 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 cyk. Dobra. Ty rób cienie, ty rób te rzeczy, no to już chyba nie jest takie trudne, co? To już chyba takie trudne nie jest, co? Stary. No robię. To dobrze, to rób. A, nie mogę wskoczyć tu, co to jest? Widzowie, co to jest? Nie mogę tu wskoczyć. A tu akurat, tu się zgodzę. Tu trzeba zrobić w odbiciu lustrzanym. Co nie jest jakieś takie strasznie trudne, po prostu myślisz na odwrót. Normalnie, rozumiesz, tutaj patrzysz ile jest i zaznaczysz, lecisz wtedy tak. Dobra, od tego są trzy. I tutaj. Czy ja nie mam więcej brązowej? Nie, nie wziąłem brązowej, no tak, wziąłem samą pomarańczową z racji, że chciałem, żebyś ty sobie... O nie, znowu to zrobiłem, czemu? Dobra, wezmę sobie trochę też innych kolorów. Ale tu będzie ciemno, mam wrażenie, że normalnie zaraz nas tu coś dojedzie. No to się oświetli, co nie? Trzy. Pyk, 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 pyk. Wiecie, a tu trzeba teraz zrobić to w odbiciu lustrzanym. No widzisz? Co nie jest takie trudne. Zobaczymy. Nie, nie jest. Bo jak już pamiętasz schemat, to lecisz po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stary, to nie jest takie trudne, jak ty sobie myślisz. To nie jest takie trudne. Po prostu bierzesz i budujesz. Tak, tak. Co w tym więc jest, stary, takiego trudnego? Zrobiłem odwrotnie cień, ale tutaj już nie będę się kłócił. Trochę się walnąłem po prostu w obliczeniach. Koniec końców, wyszło świetnie. Super, ekstra nadzwyczajnie. Dobra, rób następny cień, ja już to wypełnię, stary. Nie trzeba, patrz. Wypełnione jest. Tu już jest super ekstra, nadzwyczajnie. A, tutaj mogłoby być tak w sumie. Podobało mi się, dobra.
To ty to kończ. Zostawię ci bloki w tej, w skrzynce. A no. Ja lecę wtedy zbierać, wiesz, rzeczy już tutaj poprzynoszę trochę. Wezmę jakieś skrzyneczki wszystkie, które gdzieś mamy poukrywane. Po całych miętowicach i będziemy mieli w końcu miejsce na... O, będzie no. Też trzeba też trochę to oświetlić. Dobra, kończ, ja lecę to zbierać te skrzynki w takim razie, bo to jest ważna, słuchajcie, sprawa teraz, dobrze. Pierwszy przystanek, słuchajcie, pierwszy przystanek, gdzie są jakieś skrzyneczki, au. Pierwszy przystanek to będzie na pewno skrzyneczki stąd. Oj, tak, tak, tak. Stąd, właśnie, stamtąd. Słuchajcie, tutaj też są jakieś ciekawe rzeczy, nie? Co my tu mamy, no? Trzeba to zebrać, ewidentnie, słuchajcie. Czy ja mam jeszcze miejsce? Jeszcze na parę rzeczy tu będzie miejsca. Jakieś łuki? To ciekawe. Ciekawe, do czego to miałem. Na łuki. O! Trochę za mało miejsca w ekwipunku, no dobra. Po prostu polecę szybko do naszego Lucky Bloka. Jum. Będę tu na razie zostawiał je byle jak w tych skrzynkach, a później się to będzie segregowało. Więc cyk, 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 cyk. Proszę was bardzo. Lecimy dalej. Zbieramy to, słuchajcie, dalej. Super. Nic tam nie wpadło do wody? Nie. Ten crafting, słuchajcie, też można na razie wziąć. Czy my coś tu jeszcze mamy? Tu jeszcze chyba w tej było. W celi coś tu było. Co? Dobrze pamiętam? Czy nie dobrze pamiętam? Widzowie, musicie mi powiedzieć, czy ja dobrze... O, patrzcie, kowadło jedno. Kowadło się, słuchajcie, zawsze przyda. Tutaj jakiś syfek, jak to się mówi. Zaraz przylecę po resztę rzeczy. Oj, oj, oj. Naprawdę syfek. Dobra, przyleci się zaraz, słuchajcie, po resztę rzeczy. O, trzeba wypłynąć. Trzeba wypłynąć. Trzeba wypłynąć, widzowie. Oj, walnąłem się. Wlatujemy. Okej. Cyk, 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 cyk. No co jest? Mięta, daj. O, no i lecisz. Do ukrytej groty! Czekajcie, żebym tylko wycelował. Żebym wycelował, żebym wycelował, żebym wycelował. O! To było bliskie śmierci. Okej. Okay. Troszeczkę nie tak to zaplanowałem, przyznaję wam się, przyznaję się wam. Ty, tu jest jakieś mleko w ogóle. Koks. Jakieś zapalniczki, obsydian. Trzeba, słuchajcie, te rzeczy stąd pozabierać trochę. Ale w sumie, słuchajcie, w sumie ta skrzynka tu może zostać. Skrzynka może zostać, bo nigdy nie wiadomo, słuchajcie, czy kogoś nie będzie trzeba zamknąć, nie? Rozumiecie, bo może ktoś coś tu przekskrobi za chwilę i normalnie trzeba będzie mu tutaj skonfiskować itemy, rzucić je do tej skrzyny, a tak już ta skrzyna tutaj będzie, więc rozumiecie, jak to gramy tutaj. Dobra, czy ja mam jeszcze... Jeszcze mam trochę miejsca w ekwipunku, więc poleciałbym teraz po te na pewno. Zium. Zium. O, rany. Tutaj w ogóle jest totalny rozgardiasz wszystkiego, co tutaj jest. Ciekawe, czy jeszcze tędy wlecę. O, 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 wleciałem. Dobra. O. Czemu ja mam tu jakiś... A, mój hełmik, no tak. Przydałby się tu położenie na razie craftingu. I może z jakiegoś tego drewna zrobienie paru skrzyneczek, co? Z dwóch chociaż. O. O nie! Tak to być nie miało, słuchajcie. Dobra, jak tu już się nie zmieści, to zaraz wrzucamy do góry. Wydaje się, że już się tu niestety nie zmieści. No dobra. Ej, to oddawaj. I tarczę też. Dobra, widzę, że już muszę niestety... Co jest? Jak ja to zrobiłem? Stary, ja... Spadłem i zacząłem się czołgać. Nie mam pojęcia, jak ja to zrobiłem. Okej. Okay. O matko, ile tu jest syfu. Dobra, otworzę to tak po prostu. Wow. Wow.
coś mniej ważnego. Wow, tu mam jeszcze jakieś namorzyny. Wow, 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 wow. No i cudowny magazyn w kształcie Lucky Bloka. Może zrobimy jakiś magazyn na bloki same. To zrobimy w kształcie cegieł. Aha, serio? A czemu nie? Na razie się tu powrzuca. Ty, jakieś zaklęte z książki, to ja sobie powinienem je wziąć do mojego domowego magazynu. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, jak nie masz co robić, to zapraszam, stary. I zbieramy po miętowicach nasze skrzynki wolno stojące. Ja mam co robić, ja tu jeszcze tak... No, no, wiesz, masz co robić, ja widzę, nic nie robisz. Poprawiam. No, no. Nie, poprawiam. Poprawiasz, ciekawe co. Wow. Niedoskonałości. Mhm, mhm. Obijasz się, a nie jakieś niedoskonałości. No nie! Nie. O, dobra, chodzimy. Ewidentnie trzeba będzie tutaj jakieś... postawiłeś tutaj, ale pewnie będą się za chwilę nam jakieś tutaj netoperze spełniły, nie? Rozumiesz? Nieciekawe całkiem widok. O, tu mam jakąś skrzyneczkę, tu się ją od razu postawi. Nie, tu! Tu chciałem. Zbierać itemy. No ba. Do roboty, do roboty. Ale... Tutaj będą te skrzynki tak po środku? Nie będą, na razie musimy znieść tutaj wszystkie itemy, żeby to posortować, tak? Dobra. Na razie musimy znieść wszystkie itemy. Tu jeszcze będzie coś. Okej. Tutaj na pewno będą jeszcze jakieś. Tak przypuszczam, słuchajcie. No, tu jest masa, słuchajcie, itemków. Bierę ile się da. Ej, tak nie rób, bo ja tego nie pozbieram całego. Ale ja pozbieram. Mhm. A? Aha, już to widzę, już to widzę. No pozbierałem, no zobacz sobie, już odkładam. Będę szybszy. Dobra, to powrzucam jeszcze. A? Cudownie. Jeszcze mi coś zostało w ekwipunku. A nie, czekaj. Zostało mi jeszcze coś w ekwipunku, nie widziałem tych... płytek naciskowych. O. Po co ja miałem? A, do McDonalda. Uważaj. Uważaj, uważaj, stary, na creepery. Uważaj, uważaj. Chociaż ten crafting może sobie tu zostać. Tutaj, o, tutaj też są jakieś sywki niepotrzebne. Póki nie obcinamy z naszych owieczek, to można sobie je zabrać. Idź, koło sklepu są jeszcze. No, już wezmę. No co jest? Nie mogłem zlecieć normalnie, nie mogłem zlecieć. Będzie trzeba sobie, stary, zrobić jeszcze lądowisko u góry, myślę, żeby wchodzić sobie elytrą. Tak? No. Ale to nie wiem, czy teraz się zrobi, czy kiedyś. Czy kiedyś się zrobi. Cyk, 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 cyk. Okej. Wow, jeszcze dużo będzie... Tutaj jeszcze będą, słuchajcie, jakieś skrzyniunie. O tak, tu jest masa też rzeczy, ale ich nie rozwalamy, niech ta skrzynka sobie tu zostanie. Natomiast itemki trzeba, słuchajcie, sobie poprzenosić w jedno miejsce, żeby to było jakieś, słuchajcie, posortowane trochę. Żeby to miało jakiś sens, słuchajcie, o. Pyk. Co ty robisz? Zabijesz się. U serca. Zabijesz się, no właśnie, zabijesz się. Ty normalny nie jesteś, wiewióro. Normalny. No nie, to mi oddaj. A ja to sobie wezmę, przeniosę. Cyk, 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 cyk. Dobra, widzowie, lecimy z tym. Lecimy z tym, żeby to wszystko poznosić. Będzie trzeba to posegregować później. Porobić pierderka z poszczególnymi, słuchajcie, rzeczami. Odstawiać okna. Okej. Gdzie jeszcze może być jakaś skrzynulka? Okej, trzeba zabrać ten.
Jeszcze gdzieś będzie jakaś skrzynka, coś gdzieś, muszę popatrzeć. Jeszcze będą skrzynki w wieżowcu moim. Zapraszam cię do mojego wieżowca, stary. Trzeba z niego też pozabierać skrzynki. No. Normalnie, rozumiesz, skrzynki pozabierać trzeba. Zabierać? No. Rozumiesz, bierzesz skrzynki i lecisz do... Lecimy! Pyk. Pyk, pyk. Pyk, perereperepam, perereperepam, perempam. Ale bloków. No. Masa. Ja tego nie będę sortował. Pomożesz mi sortować. Oboje to posortujemy, bo to trzeba będzie. Trzeba będzie to niestety zrobić. Chwilę się na tym pobawić, ale będzie to warto. Może się zrobi jakiegoś live'a z tego, jak się sortuje rzeczy. Zobaczę, zobaczę. Słuchajcie widzowie, zobaczę, zobaczę. Nic nie wiem, nie obiecuję, nie mówię. Co tu mamy jeszcze? Tu mamy jeszcze jakieś bloki. To te bloki mogę wziąć. Okej. Okay. Tutaj też jest masa syfu. Ty masz tylko diamentową tą siekierkę? No. Nie zrobiłeś sceny nederytowej? Nie, jeszcze nie. Muszę zrobić. No musisz, bo to tak trochę, wiesz, to tak nie opłaca się. Tu co mamy? No tutaj też mamy pełno bloków. Cyk, 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 cyk. Skrzynki od razu będę odkładał. Zium! Zium, 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 zium. Okej, czy mamy jeszcze coś tutaj? Jedna skrzynka. To ty ją weź, ja wezmę, już pójdę do góry wtedy po jakieś. Na samej górze są. O, ile tego jest! Zum, zum, zum. O, matko, tutaj też jest trochę. Jeszcze trochę mogę wziąć. Ty, jak skoczę tutaj z tego, to powinien dolecieć tam na luzie bez żadnych tych. No i lecimy, widzowie, bez żadnych fajerwerek. I ci skończyły. No to masz problem. No to masz problem, jak ci się skończyło. Nie masz. A ja mam jeszcze. A ja jeszcze mam. Ile? Trochę. Czyli? 3,25. Trzeba będzie się wybrać. Nie, no gdzie 300? Normalny jesteś, 300? A tak dobrze to nie ma. Super ekstra nadzwyczajnie. Dajcie mi tu jeszcze jedną. O. Jum. Czy jeszcze gdzieś tutaj widzę jakieś skrzynelki? Nie. Pyk, 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 pyk. Pererepa. Nie ma. Dobra, to muszę iść z buta. Musisz iść z buta, ale już nie, już chyba nie będziesz musiał, wiesz. Bo ja lecę po ostatnią porcję itemków, które tam zostały, na samym szczycie. A w twoim apartamentowcu tutaj, słuchaj, nic nie ma. Dobra. Chyba jesteśmy ustawieni. Chyba mamy zebrane wszystkie itemki, które wolno sobie tutaj stały na miętowicach. Koks! Misja wykonana!